Aby przygotować pyszną pierś gęsi z musem jabłkowo-imbirowym, potrzebujemy 1 pierś gęsi o wadze około 400 g, 1 jabłko, pół małej cebuli, 3 cm korzenia imbiru, różowy pieprz, łyżkę płynnego miodu. Pierś gęsi solimy i pieprzymy różowym pieprzem, ocieplamy do temperatury pokojowej, następnie nacinamy skórę na krzyż, uważając, aby nie uszkodzić mięsa. Na suchej i zimnej patelni układamy pierś skórą do dołu i rozgrzewamy na średnim ogniu, aby cały tłuszcz się wytopił. Smażymy do momentu, aż skóra nabierze złotego koloru, a następnie odwracamy na drugą stronę i smażymy około minuty. Mięso bez tłuszczu przekładamy do żaroodpornej formy, skórą do góry i wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika z grzaniem góra-dół na 10 minut, aby uzyskać średni stopień wysmażenia. Następnie wykładamy na deskę i przykrywamy folią aluminiową, zostawiając na około 10 minut, aby wszystkie soki dokładnie się rozeszły. W tym czasie przygotowujemy mus jabłkowy. Cebulę drobno siekamy, z jabłka usuwamy gniazda nasienne i obieramy skórkę i kroimy w kostkę. Imbir ścieramy na tarce. Z tłuszczu pozostałego po smażeniu mięsa odlewamy 2 łyżki i smażymy na nim cebulę, aż będzie szklista. Następnie dodajemy imbir i smażymy około minuty. Cebulę i imbir przekładamy do naczynia z pokrywką i dodajemy pokrojone jabłko. Całość dusimy pod przykryciem około 10 minut, aż kawałki jabłka zaczną się rozpadać. W razie potrzeby możemy dodać odrobinę wody. Po tym czasie całość miksujemy blenderem na gładki mus. Na koniec dodajemy miód i różowy pieprz. Pierś gęsi kroimy w cienkie plastry, podajemy z musem jabłkowym. Po więcej przepisów zapraszam na www.zmysłowesmaki.pl.